dzień dobry, witamy się z Wami ze szkółki leśnej ogrodniczej. Idziemy na zakupy roślinek. Chcemy obsadzić skarpę, chciałabym kupić pampasy, ale ich tutaj nie widzę. Zobaczymy, ile nam się zmieści do samochodu, bo też mamy zamiar gdzieś jechać i nie wiem, czy tutaj nie wrócimy, zobaczymy, do której jest, ale przynajmniej będziemy mieli co tutaj. Czy nam się zmieści do samochodu? Bo jeszcze chcieliśmy belki kupić trzy, że do tego tarasu. Tak, ale chcieliśmy po prostu zobaczyć, co tutaj jest, jak co jest. I ja widzę pampasy i to piękne, misiu. I też są palmy na taras, w ogóle już to skąd no przyjedziemy no, stricte po to. Dobrze, to idziemy na razie, obejrzeć, tak. Zobaczyć na cenę. Tak, ale widzisz tam te? To taka trawka wynikata. Coś, co nam będzie pasować do tych pięciu doniczek, co tak. Tam zabrałaś. Tak, brzozy piękne. Odebraliśmy dzisiaj ekspres, płaciliśmy 200 zł, ale nie wiemy właściwie, co się zepsuło. Pan nam nie powiedział. Taki fajny ten fachowiec, nie? Krzysiek się go pytał, a on wystawił nam paragon i wyszedł. Nie wiem, o co chodzi. On chyba nie lubi ludzi bardziej niż ktokolwiek inny. Dobrze, chodźmy tutaj obejrzeć. Coś tak czuję, że będzie sadzone. Jest sadzone i to ten, a tutaj widzimy super juki, ale ja jestem takim beznadziejnym ogrodnikiem. I tutaj znalazłam jedną, o tą widzicie, ta przepiękna. 1000 zł kosztuje, jak mi zdechnie. Jak mi zdechnie. Na pewno mi zdechnie. Ale to są ładne rzeczy, patrzcie. Już takie duże te choinki. Stos, bo to już wiecie. Zobaczcie, już sadzimy takie gotowe praktycznie. Kaj się totalnie nie zna. Szkoda, że nie projektuję w ogóle. My już w samochodzie. Słuchajcie, przyjedziemy tutaj jutro, bo musimy zmierzyć sobie skarpę, gdzie, co i jak. Najlepszy pan trafił, słuchaj, idealnie w to, co ja robię, nie? On powiedział, żeby sobie zmierzyć kawałek no. I mówi, żebyśmy sobie kawałek zasadzili, potem znowu. Mówi, nie wszystko naraz, bo tego nie posadzicie, będzie to leżało w doniczkach. Ja mówię, no. Idealnie pan trafił, nie? Jest tu masa różnych drzewek, słuchaj, Krzyś, tam są duże. Pytałam o te juki, ta juka na taras, on no. Powiedział, że może być na tarasie. Całą zimę, ta akurat jest dupna, bo 700 zł. Całą zimę może być na tarasie, nie trzeba tak, je chować? Tak, mówi, że jak mają tamten, to zabijają w agrowłókninę, żeby miała tam cieplej, żeby no. Nie padało po niej. Super! Powiedział, że jak będziemy mieć wielkość, to on nam powie, ile czego nasadzić i mówi, że powoli, żebyśmy sobie ten... Więc zasadźmy sobie za oknem w kuchni i zróbmy sobie tą przestrzeń. Za oknem w kuchni, jestem tak. Za tym. Ja chcę za oknem w kuchni. Tak. Za oknem w kuchni, tam wykosimy i polecimy. Piękne są te rzeczy. Tam położące, tylko tam chcemy pampasy, ale ja bym też coś położącego dać, żeby pampasy nie było widać agrowłókniny, tak. Żeby były pampasy, a pod spodem, żeby te były. Natomiast jest on strasznie nabuzowana, super, przemiły facet. I nie było drogo tutaj. Nie tak, było tak drogo. Patrzyłem na te ceny, to było taniej niż nigdzie, gdzie tam patrzyliśmy, bo same te jakby trawy nie były tak drogie, jak tak, co myśmy kupowali. Więc... Tak, przecież ja zapłaciłam za trawę 40 zł, za taką, no, jak a była. A tutaj ile? 12 kosztowała? 12 kosztowała. No. A ja płaciłam 40 za 4 trawy tam kupiłam? No, to nie ma sensu. Ty lepiej tutaj przyjechać i wybrać sobie i kupić sobie. Tylko tak jak mówimy, lecimy na razie na ten kawałek za oknem. Zróbmy tak. To. Tak. Zasadźmy cały kawałek za oknem. Zgadza się. Ja bym chciał jakieś wysokie trawy, tylko też nie mogą się za bardzo skrzeszyć, bo tam trzeba da rady przejść. Ale to ja bym... Tam chyba nie sadziła pod tym. Znaczy chodzi mi samym. O to, że pod oknem teraz to ładnie wygląda, jak to tam tak, wiesz, ta trawa tak no się tak, to masz rację. Tylko, że wtedy nie będzie przejścia, no nie? Ale to ogarniemy sobie. Coś tam sadzimy. Najpierw wracamy do domu i to mierzymy. Dzisiaj kupujemy też belki, żeby zrobić to siedzisko i się tym zajmujemy. Ja ci pomogę i to sobie ogarniemy. Ale ja bym kupiła też na to siedzisko od razu też belki, żeby były duże, bo co, znowu będziemy transport brać? Ja myślałam, żeby to w transporcie jednym wziąć. A, że chcesz transport brać? Dociąć to ja mam, nie mam tego tak policzonego. Musiałbym to teraz na kartce umamy no to, policzyć. No to na kartce umamy policzyć. Jak będzie za dużo, to spoko, bo ja chcę Mikołajowi zrobić. Chcemy to zrobić z tyłu za sofą. Także możemy wziąć tego więcej i tak bierzemy te tańsze belki, więc luz. No, także sorry, wszystko wam powiedziałam. 4 minuty gadania, jestem strasznie podjarana.
uch, i te małe takie bym dosadziła do tych pompasów, co tam mamy, wiesz, och, ładnie sobie obłożyć. Tam, no. Super, te niebieskie takie, no nie? Czerwone były. Niebieskie. Ale nie mówię o tych, aha, mówię o tych trawie takiej niebieskiej. Aha, to. Ja myślałem, że chcesz dosadzić sobie... Tam też, tam też takie będę sadzić. Takie coś płożące, żeby to zasłonić ten cały ogrom kuchnijny. Tak, no to tam chyba, ja bym chciała wszystko. Chyba, że to wysypiemy kamieniami, to też tak może być. Jakimi kamieniami? No kamienie poukładamy. A no, to tam, tak, ale ja tam chciałam małe i kamienie, tak. Ja myślałam o skarpie, ty mówiłeś o innym miejscu w ogrodzie. Pytałam się, czy projektują ogrody, ale nie robię tego. Ale pan bardzo fajny. Wiesz, po tym kolesiu, co nam naprawiał ekspres, rewelacja. Miał wiedzę też i tak informował nas, do jakiej wielkości to rośnie. Tak. To jest super. A nie, że tak, synku? Jedziemy. Jedziemy. Tutaj? Nie tutaj. Ja nie wiem, tutaj w ogóle coś jest. Było. Bo to zawsze rodzice mówią, już za tym budynkiem jest. Gdzieś tam. Tak, do babci i dziadka. Za tym budynkiem. To jest żaba. Tu jest cukiernia. Dobra, cukiernia tam. Aha, to jest zawrócić. No. Dobra, to jedźmy do tej naszej. Czy chcesz tutaj zawracać? No, chcę, bo dobra, okay, chcę sprawdzić nowe miejsce. Dobrze. To ja jedźmy do tej naszej. No. Nudna jest tego, flaki z olejem. Jedziemy na ramen. Tutaj w Bielsku się otworzyła jakaś ramenownia. No, nie wiem jak długo jest, ale dopiero co ją znaleźliśmy. I mamy ochotę przetestować, spróbować. Także jedziemy na ramen. Mikołaj wskakuje do autka. Dojesz sobie żelkę później, dobra? Okej. Okay. Dobrze, będziesz trzymał, tatuś ci je zamknie, ale nie będziesz jadł, tak? Tak. Pokazuje na fontannę chyba. No nie? To jest Reksio. Tak się nazywa ten piesek. Chłodna. Patrz, gołąb z niej pije. Poleciał. Dotarliśmy na ramen. Wybraliśmy ramen. Tak, i jesteśmy ciekawi, czy będzie smacznie. Jeszcze okazało się, że są dwie ramenownie. Zaraz obok jest druga, więc następnym razem spróbujemy tam. No, spróbujemy. Tam jest więcej nawet opinii o piętrze. Tak. O połowę więcej niż tutaj, więc zobaczymy, ale opinie mają identyczne, jeśli chodzi o punkt. Mam nadzieję, że będzie dobre, bo jestem strasznie głodna. Zamówiliśmy sobie takie same rameny, także dzisiaj akurat nie mamy. Nie popróbujemy, ale nie było właściwie nic do wyboru. No co, wega byś nie wybrała? No nie, nie chcę wega. No nie, z kaczką tam jeszcze był. Z kaczką też nie chciałem kaczki. Jakoś. Nie chciałeś kaczki? Nie, nie miałem ochoty dzisiaj na kaczkę. Ja się zastanawiałam nad tym z kaczką, ale stwierdziłam, że pójdę na pewniak. Na pewnik. A my, jak zobaczycie, ściągłem sobie wszystkie odcinki Blue na komórkę. Mam wszystkie. Tak. Wszystkie, Mikołaj, wszystkie. Wow. Minga! Jezu, Miki, nie wolno tak. Jezu. To był najgłośniejszy okrzyk świata, Mikołaj. Tak. Jaka! Mikio, masz misia. Ano? Ale super. Może być gorące, Miko. No, uważaj. Jest gorące? Żeby ci nie spać tego widelca. Nie wpadłam, żeby dać do ramenu orzeszki. One są przypieczone. Aha. Spróbuj, bo ty jeszcze nie próbowałeś. Chcesz wodę? To trzeba kupić. Tata, kupisz wodę? Mhm. Dobra, rameny wyglądają tak. Bardzo ładnie wyglądają. Bardzo ładnie wyglądają. Jajko damy wam Mikołajowi, nie? Tak. Tatuś przyniesie wodę. Już ci przyniosę wodę. Zjedzone, było dobre, humory lepsze. Tak. Ale można powiedzieć mega komplement. No tak wyszło, że jak tak spróbowałem, to Marta lubi lepszy. Ale jestem strasznie nieostry, nie wiem dlaczego. O, teraz będę to rozłapał. Marta lubi o wiele lepszy ramen, jak dla mnie. Ale to musielibyście porównać i spróbować, żeby to zrozumieć. Ale spokojnie, dam wam przepis na mój ramen, tak że będziecie potrafili go zrobić. Także no, robię lepszy niż w niejednej ramenowni, także... Scared to interrupt your late night strut. I must have hurt you cause your hair's tied up. You walk around the place like I'm bad luck.
what have we become? Your tone is different on our morning calls. I used to think we were above it all. I always answered when you needed me, but something happened and we haven't been right for weeks. We're on a losing streak. I guess I'll be losing sleep trying to figure out where I went wrong. I know you're angry, but it's not my fault. We're just not right for love. To jest nasze kolejne miejsce w Bielsku, które będziemy zahaczać w przyszłych vlogach. Także już się nie mogę doczekać, bo to wygląda całkiem fajnie. Żemy w Bielsku, mamy dwie kawiarnie powiązane z Harrym Potterem, właściwie vis-a-vis. Jedna jest tu, a druga tam kawałek dalej. No to którą wolisz? Nie ma tak jak dla mnie. Najpierw jedna, potem druga? No, spróbujemy. Okej. Okay. And I still love you, so it hurts to say. I wonder lately if we've had our day. My dotarliśmy ponownie tutaj. Mamy wszystko zmierzone, także idziemy wybierać i dzisiaj po południu będziemy sadzić. Mam nadzieję, że wszystko zgodnie z planem, bo my z tym sadzeniem tutaj jesteśmy bardzo na bakier. No ale może tym razem się uda trochę szybciej to załatwić. Mikołaj będzie pomógł nam nosić, tak? Będzie pomagał nam nosić. Też czasami nie będzie. Chcę ci dać auto? Proszę bardzo. Co? Ciastko to mam jeszcze tylko takie duże, bo dzięki jeszcze takie duże. Ale to mnie przygrzało. Proszę. Trzymaj sobie całe. No. Chodź Mikoś, co mamą? Mikołaj bardzo chciał śliwki. No ja wiem, że on chce za każdym razem śliwki, tylko nie ma komu ich jeść. To nie ich? Nie, ostatnio wyrzuciłam. No co ty? Ale one były takie miękkie i chyba mu nie smakowały. Te są takie twarde? Ja bym zjadła. Idziemy po drugą turę. A, idziemy po drugą turę drzewek. Dobra, auto mamy załadowane roślinami. Dzisiaj sadzenie. Mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć. Także jedziemy teraz do Castoramy, bo jeszcze musimy zrobić na taras zastrzały i no całe meble. Także jadziemy. Kolejny przystanek Castorama. Belki z dowozem, więc już robiliśmy tak poprzednim razem. Chcemy zamówić tego więcej i wszystkie rzeczy, które potrzebujemy, takie dłuższe, żeby za jednym zamachem je po prostu sobie zabrać. Proszę. Za jednym zamachem sobie zabrać, żeby znowu nie płacić za transport. Żałujemy, że poprzednio tego nie zrobiliśmy. Wszystko razem. Proszę. No ale tak to jest. Jupi! Jeszcze tego nam brakuje. No. Tylko ciekawe ile... Jak dla mnie to tego nam brakuje. O, tego nam brakuje. A ten jest taki fajny, tamten. Żebyśmy wzięli takie coś, już byśmy dzisiaj zrobili ognisko normalnie. A patrz, tu jest taki. Dzięki. To jest brzydkie. To ma grubszą szal niż tamto. To jest tak zagięte, że wygląda do grubek. Aha. Ale za 2000 za jedno? Na pewno? Tak mi się wydaje, no bo tutaj masz... Nie, 1000... Aha, jeszcze to jest osobne. A i to jest osobne, czyli razem to jest już 4, 5, 6 tysięcy? I stolik też? Nie, stolik jest osobno. Czyli 6 tysięcy? To nie. Za 6 tysięcy to nie. No i oczywiście nie może być bez przypału. Nie ma belek, na których nam zależało. Są tylko takie duże, albo takie płaskie, a Krzyś mówi, że one nie mogą być. Te są super, to już jest tak zrobione, jakby można było. Ja uważam, że one by były świetne, ale Krzyś mówi, że on się zna lepiej. No to ja mówiłam, żebyśmy te wzięli. Ja wiem, że nie są takie ładne, ale tamte też szlifowałeś. Ano, dobra, masz rację. Także nie wiem, jeżeli byśmy tych nie brali dzisiaj, no to nie ma sensu w ogóle brać transportu, trzeba to przeciąć. No ale gdzie my to teraz włożymy, jak jesteśmy zawaleni? No tak, to też masz rację. No ale z tymi belkami to już lepiej będzie tam to kupić.
A z tymi drugimi belkami to się to nie opłaca. No nie opłaca się. Jeszcze do tego lakier, malowanie, szycie, jeszcze poduszki, Krzyś. Trzeba wziąć poduszki, że te poduszki będą kosztowały 1500 zł lekko. No, no, za 1000 to ci żadne nie pasowały. Idzie na to, że po prostu zaczniemy to robić, władujemy pieniądze. W międzyczasie to okaże się, że jest to nieopłacalne. Ale co, nie wydamy 2000, żeby zapłacić 6? Damy wam znać, jak rozwiązaliśmy ten problem. Jedziemy. Znaczy, ja bym te 3 belki i tak wziął i najwyżej trochę poprzekładał te rzeczy w aucie. No tak będziemy musieli zrobić, no bo no nie będziemy dla 3 belek brać transportu nie, za 160 zł. Nie, musiałbym przejść tu drugi raz po te 3 belki. No bo na takich nie weźmiemy po nie, tych. Nie, to ciężko. 3 belki dla tych nie. Bierz Mikołaja, jedziemy. No ja bym chciała usiąść na tarasie. Znaczy już mogę usiąść na tarasie, ale wygodniej. Wszystko, a to nam się, nie no tam strasznie nam się to rozjeżdża cały czas i, okay, i to mnie w tym wszystkim. Znaleźć, to nam powiedział Krzysztof, jest no pan przy komputerze, tam. On jest od lampy i on powie, że nie. No, że to trzeba tutaj kogoś od ogrodu. Ty kupowałeś spawarkę, a nie lutownicę. Lutownicę, a co? A może byś zlutował. No ciekawe, czy by to nie wyszło taniej. Co do belek, problem jeszcze nie rozwiązany, teoretycznie rozwiązany, ale to w domu. Tu siadłeś, tak. Ale ostatecznie nie bierzemy belek, natomiast znaleźliśmy siedzisko, które... bierzemy, czy...? Nie bierzemy. Przecież podjęliśmy już decyzję, że nie bierzemy. Nie mamy, mamy zawalone całe auto tymi. Innym dniu. Krzyś znalazł siedzisko, które mu odpowiada. I poduszki, które są naprawdę rewelacyjnie wygodne. I mi też ona pasuje na maksa. W ogóle jest prześliczny, taki kolor, jak ja chciałam. Takie obszycie, jak ja chciałam. Ciekawe, czy one są wodoodporne, także może po nich faktycznie padać. Odporność na rdze. Poduszki mają. Na wilgoć, na UV. Nie wiem, to fotel. A fotel, poduszka? No chyba całość. Fotel 3000 za jeden fotel. Pokażę wam, jak on wygląda. Fajny, naprawdę wygodny. Bardzo wygodny, ale za drogi. Super te fotele. Pierwsze fotele, które są fest no, wygodne, tak, nie? No, tak. Nie są brzydkie. Nie są brzydkie, jakby się, wiesz, rozkładały, to mogłaby być sofa. Co to, Mikołaj? Żaba. Tu leci w pizdu belek. No właśnie, Mikołaj je cały czas pokazuje. Pokaż tacie te belki, co chciałeś mi pokazać. Właśnie o tym, to Mikołaj cały czas pokazuje. To jest ta. No widzisz. Brawo, Mikołaj, znalazłeś belki. On cały czas, co przyjeżdżamy tutaj, pokazuje, tutaj mama, taki ładny zbiornik na wodę. Co tam jest? No taki domek, ale ty masz fajniejszy domek. Jak znalazłeś i chcesz, to możesz je wziąć, kochanie. Mikołaj, popatrz, znaleźliśmy chyba tą zjeżdżalnię, która by nam pasowała. To byśmy wzięli. Krzyś, Krzyś! Bierzemy zjeżdżalnię, jak bierzesz belki. Znalazłam zjeżdżalnię, która będzie pasowała do tego domku. Ta niebieska. Ma... Tak. Niższa niż ta nasza? No, wydaje mi się, że tak ma dwa... Znaczy ja mówię o tej. Albo nie. Z tej strony ona wygląda na fest długą, bo tu jest krótka, widzisz? Taką mamy. My mamy tą. Tu popatrz. My mamy tą. A ta ma dwa te zjazdy. No, jest dłuższa. Jest o wiele dłuższa. Nie wolno tam wchodzić. Popatrz, tutaj jest taki znak. I tutaj wiesz, co pisze na tym znaku? Ekspozycja, zakaz wchodzenia. Widzisz, tutaj nawet nie ma drabinki, żeby wejść. Wrócimy do domku, to będziesz się bawił w swoim domku. Weźmy 18 belek, 3 tamte belki i zjeżdżalnie. Może zróbmy to na tych deskach, no. Rany boskie. Rany boskie, nigdy są tu wiecie. Idę popatrzeć na, nie wiem, ziemię. Ziemię od razu moglibyśmy wziąć, też by nam przywieźli. Patrz. Oszalej. Oszalej. Jezu, ja się zastanawiam, czy faceci przeżywają to samo, jak my idziemy na ubrania. Chyba tak, nie? To co my w budowlanym z nimi. Jesus Maria. Jakoś to trzeba przeżyć. Damy radę. Dobra, ochłonęłam, wracam. Bierzemy belki, dobra, mamy i odpowiedź. A i tak będę chciał robić te donice, chcę zrobić, więc taka belka by była idealnie siadła na rogi. No nie?
Dobrze. To wszystko byś chciał? Wszystko, wszystko, wszystko. I to, i to, i to. I to, i to, i to, i to. I to, i to, i to. Wyszła nam z tego taka całkiem fajna piosenka, wiesz? I to, i to, i to, i obrót. Di, 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 di. Na drugi wóz. Ja ją tam po prostu zaniosę na razie. Zanieś ją tam, no. Zaczekajcie. I przyjdę. No to możemy z tobą iść, przecież wózka nikt nam nie zabierze. Ja czekaj. Ja czekać mam? Ej. Chodź, uważaj, uważaj, pan idzie. No, sam już nie dobiegniesz do taty.